samego początku, jako najmłodszy syn z wielodzietnego rodzeństwa, z wielodzietnej rodziny, był tym, który był hołubiony przez swojego ojca. Co więcej, dostawał najlepsze ciuchy, co wywoływało zazdrość u jego braci. Do tego nawet mniej pracował, a sam był tym, który, no trzeba to powiedzieć, donosił na swoich braci, kiedy źle wykonywali polecenia ojca. Czy wiecie już, o kogo chodzi? Bracia Józefa, bo o nim dzisiaj mówimy, postanowili w swoich sercach, że pozbędą się niewygodnego brata. Wrzucili go do studni, skazując go tym samym niechybnie na śmierć. Po kłótni jednak zdecydowali się, by sprzedać go karawanie kupieckiej, która udawała się w drogę do Egiptu. Swojemu ojcu, chcąc usprawiedliwić swoje zachowanie, przynoszą szatę zakrwawioną, mówiąc mu, że zwierzęta rozszarpały jego syna. Co było dalej? Po latach spędzonych w Egipcie Józef przechodzi bardzo różne sytuacje, włącznie z odbyciem niesłusznej kary więzienia. W jakimś czasie zostaje uwolniony, zostaje doceniony i staje się wysokim urzędnikiem w Egipcie. Przewiduje nadejście lat chudych, przewiduje suszę, nieurodzaj i doprowadza do zgromadzenia ogromnych zapasów i momentu, kiedy mnóstwo ludzi przybywa do Egiptu po pomoc żywnościową. I jak się okazuje, przybywa potem pomoc także jego rodzeństwo. Bardzo trudna i dramatyczna historia rodzinna. Muszę powiedzieć, że sam zastanawiam się nad tym, co zrobiłbym ja w takiej sytuacji, kiedy po tych wszystkich atrakcjach, które zafundowali Józefowi jego bracia, moi bracia czy moi krewni przyszliby do mnie z prośbą czy po prośbie. Trzeba mieć naprawdę w sobie dużo siły, trzeba mieć naprawdę w sobie dużo Boga, żeby móc powiedzieć to, co Józef powiedział swoim braciom, kiedy przyszli do niego. Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Nie bójcie się. I czy ja jestem na miejscu Boga? Przecież to Bóg będzie ostatecznie sądził, nie ja, tych, którzy knują zło przeciwko mnie. I druga jakże ważna sprawa. Tylko Bóg i chwała Bogu jest w stanie obrócić zło w dobro.